Cześć dziewczyny, Kasia z tej strony. Witam Was serdecznie. Wreszcie mi się udało zrobić, tak jak zapowiedziałam, trening live. Będzie to trening dla kobiet w ciąży. Będziecie potrzebowały tylko matę i siebie. A trochę się dzisiaj powzmacniamy. Zaczniemy sobie od delikatnej rozgrzewki. A potem sobie poćwiczymy. Myślę, że zajmie nam to 30-35, max 40 minut. Zależy, jak się rozkręcimy. I w zasadzie to tyle. Czekam powoli, czekam jeszcze chwilę, aż się pojawicie. I zaczynamy ćwiczyć. Sprawdzę jeszcze, czy mnie widać. Chyba tak. To nam niepotrzebne. Dobra, dziewczyny, ja zaczynam, wy dołączajcie, zaczynamy od rozgrzewki. Kręcimy biodrami, jak zwykle na początek, szerokie ruchy, pamiętamy już o postawie, barki w dół, głowa do góry. Zatrzymujemy i w drugą stronę. Jaka dzisiaj u Was pogoda? Jest super, świeci słońce, wreszcie. Zatrzymujemy i znowu nie ma nawet ciężar ciała. Niestety prawdopodobnie to oznacza, że znowu jest straszny smog w Warszawie. Ostatnio, kurczę, taka reguła, im ładniejsza pogoda, tym większy smog. Barki w tył, głowa góra, brzuch aktywny, ręka góra, wyciągnij. Mocno, silniej do góry. I do przodu, hop. Wyciągamy rękę. Pamiętajcie, cały czas o postawie, głowa ciągnie do góry, nie pochylamy się do przodu. Oddychaj. I puść luźne ręce z jednej na drugą. I kręcimy ósemeczki. Rozgrzewamy ręce, rozgrzewamy nogi. Nie pochylaj się, pamiętaj o głowie do góry. Zatrzymaj ręce, same nogi. Wyprostuj się, brzuch aktywny. Zatrzymujemy się po środku, przyklejamy stopy. Stopy równolegle, przenosimy ciężar ciała z nogi na nogę. I dodajemy bark do tyłu. Cała ręka, tył. Otwórz klatkę. Świetnie. Zatrzymaj na jednej nodze, ręce do boku, pochyl się do przodu, delikatny puls. Patrzymy w podłogę, pulsuj. Przeciwna ręka do zgiętej nogi idzie na podłogę, druga idzie do sufitu, spójrz na rękę. Wracamy, jesteśmy równoległe, przenosimy się na drugą nogę i puls delikatnie. Zatrzymaj, druga ręka na podłogę, przeciwna do sufitu, spójrz na rękę w górze. Obydwie ręce idą na podłogę, prostujemy nogi. O, jeżeli możesz, oprzyj dłonie o podłogę, luźno głowa w górę. Szyja luźno, głowa luźno i powolutku rolujemy się kręg po kręgu do góry. Głowę podnosisz na samym końcu i jeszcze raz schodzisz w dół od głowy, kręg po kręgu. Jeżeli dasz radę, sięgnij dłońmi, zejdź tak nisko jak możesz, żeby aż poczuć, że się z tyłu rozciągają uda. I znowu powoli do góry. Zatrzymaj się w górze, ustaw stopy równolegle, ręce na biodra. Dół, z wydechem w górę. Dół i górę. Wdech i wydech.
jeszcze 4 i 3 i 2. Ostatni zostań w dole, wyciągamy się do boku, do jednej, do drugiej. Zatrzymaj po środku, ręce na biodra, miednica na przód i tył. Kości lądują do tyłu, odsiń, tył i hop. I ostatni. Zatrzymujemy, wracamy, jeszcze jesteśmy cały czas w pozycji na dole, nogi ugięte, jedna, żeby chciała powiedzieć, że barki w dół i pięty na zmianę do góry. Cały czas oddychaj i cały czas pamiętaj o pozycji. Zatrzymujemy i znowu dół, góra, dół, góra, dół, góra. I ostatnie. 4, 3, 2. Ostatni szeroki marsz. Odrywasz raz jedną, raz drugą. I wąski. Szeroko. I wąsko. Szeroko. I zaczynamy podnosić raz jedno kolano, raz drugie, bokiem. Z wydechem do góry. To Ci pomoże zaangażować mięśnie w namiednicy i dolne mięśnie brzucha. Wydech, wydech. Przeciwna dłoń do kolana. Ręka idzie górą, zataczasz duże koło ręką. Jeżeli czujesz, że brakuje Ci tchu, ręka wykonuje mniejszy ruch. I jeszcze. Cztery, trzy, dwa. Jeden, uginamy nogi do tyłu, tylko do kąta prostego, nie kopiesz się w pośladki. Znowu, przeciwna dłoń do pięty, stanę tyłem. Wy się nie musicie obracać. Chociaż może to jest właśnie fajne ćwiczenie. To następnym razem jeszcze. Cztery, trzy, dwa. Ostatni, ręce na biodra i noga lekko do tyłu. Lift nogi do tyłu. Zwróćcie uwagę, że mój tułów i mój kręgosłup się nie rusza. Pracuje tylko pośladek. Jeszcze cztery, trzy, dwa. Ostatni na jedną, na drugą, rozluźnij nogi, weź trzy głębokie wdechy, wdech nosem, wydech ustami, wdech nosem, wydech ustami, ostatni, głęboki wdech nosem, wydech ustami, napijcie się, ja wpuszczę kota do pokoju, bo mi ma ludzi, chodź już, idź i wyłączę prawkę, bo chyba słyszycie szum. Napiłyście się? Super. Dziewczyny, zaczynamy. Chwileczkę. Zaczynamy w pozycji stojącej. Stanę sobie do Was bokiem, żebyście widziały, o co mi chodzi. Robimy przysiad. Wypychamy biodra do tyłu. Góra, prawa noga. Raz, dwa, trzy kroki do przodu. Przysiad, prawa tył. Raz, dwa, trzy. Hop. Lewa. Raz, dwa, dostaw. Lewa, tył. Hop, prawa, prawa, tył, lewa, trzy, przysiad, lewa, tył, raz, dwa, trzy, przysiad, jeszcze dwa razy na prawą i na lewą,
ostatni raz będzie prawa przód, prawa tył, lewa przód, lewa tył. Prawa noga do przodu, lewa noga z tyłu, noga z przodu cała na macie, noga z tyłu uniesiona, pięta, biodra dokręcone do przodu, schodzimy w dół. Uginasz nogę z tyłu, z wydechem podnosisz się do góry. Zwróć uwagę na kolano z przodu, ono nie zmienia swojej pozycji, nie wychodzi przed linię palców. Cztery, trzy, dwa, ostatni. Przenieś ciężar ciała na nogę z przodu. Noga z tyłu jest tylko lekko podparta na palcach i przenosisz ją przód, tył, przód, tył. Ręce pracują. Noga, na której stoimy, jest cały czas ugięta. Spójrz. I pracuje. Może tak będzie chciała. Super. 4, 3, 2, 1. Dalej ta sama noga pracuje. Obracasz i przyciągasz kolano w górę. Ostrożnie, nie kopnij się w brzuch. Góra kolano. Z wydechem. Jeszcze 4, 3, 2, 1. Rozluźnij, lewa noga przód, prawa noga tył, biodra dokręcone, w dół, wydech. Wdech, wydech w górę. Uważaj na kolano z przodu. 4, 3, 2. Ostatni. Przenieś ciężar ciała na nogę z przodu. Ona jest cały czas ugięta. Prawa noga chodzi przód, tył. Dodaj ręce. Trochę takie bieganie na jednej nodze w miejscu. Cztery. Trzy. Dwa. Kolano podciągnij. Hop. I ostatni. 4, 3, 2. Ostatni. Rozluźnij. Ściągamy kolana do góry, trochę jak w rozgrzewce. Obydwie ręce. Hop. Dostosuj tempo do siebie. Ciąża to jest taki czas, że nie musisz piłować, nie musisz ćwiczyć w tempie instruktora. Możesz robić wolniej. Możesz robić same nogi. Możesz robić mniej powtórzeń, przejść na chwilę do marszu, uspokoić oddech i wrócić. Jeszcze zbudujemy formę, spoko, bo po porodzie. 4, 3, 2, 1. Rozluźnij nogi. Stań sobie w pozycji baletowej, czyli pierwszej baletowej. Stopy razem, palce szeroko. Dłonie, ręce wzdłuż ciała. Schodzimy w dół. Kolana szeroko, ręce idą na wysokość barków. Wydech, góra. Dech, wydech. Cztery, trzy, dwa, rozluźnij, kopisz do boku, wychyl się lekko w przeciwną stronę i kopnij. Nie, cały czas męczy katar, nawet przy takim treningu łapię zadyszkę, ale to nic.
4, 3, 2, ostatni, dalej pracują nogi, w mniejszym zakresie odkręcasz. Duże koła. 4. Kolano prowadzi. 2. Ostatni. Dziewczyny, podejdźcie sobie, oprzyjcie się o ścianę. Schodzimy tak, żeby nogi były lekko ugięte. Im niżej zejdziecie, tym trudniej. Ostrzegam, trochę w tej pozycji zostaniemy. Kładziemy ręce na żebra i oddychamy torem żebrowym, czyli wdech. Rozszerza nam klatkę, wydech, zbliżamy żebra. Wdech nosem, wydech ustami. Poczuj, jak na wdechu żebra wbijają się w ścianę, rozchodzą się na boki, a na wdechu się schodzą. Czyli chwilę odpoczywamy, aktywizujemy przeponę. Myśl tylko o swoim oddechu, o żebrach, o klatce piersiowej. Nie myśl o udach. Jak to powiedziałam, to mi zaczęłaś myśleć. Ok, wdech, szeroko żebra, wydech. Dociśnij ręce do klatki piersiowej. Niech żebra na wdechu muszą pokonać opór dłoni. I wydech. Wdech nosem. I wydech. Ostatni wdech. I wydech. Ugnij ręce, łokcie na wysokości barku, wypnij do góry. Cztery. Trzy. Dwa. Ostatni. Jeszcze nie wstajemy, ręce na biodra. Unieś raz jedną piętę, raz drugą. Do góry. Hop. Cztery, trzy, dwa. Ostatni. I jeszcze chwilę zostań. Ręce przy ścianie, wciśnij dłonie w ścianę i liczymy. 8. Oddychaj. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Odepnij się, wstań, rozluźnij nogi. Jeszcze dwa ćwiczenia w pozycji stojącej, ale przepraszam Was, muszę rozmarkać nos. Jest. Nie ma to jak się zarazić od własnego dziecka. Stajemy na lewej nodze. Prawa noga luźna. Pozycja wyprostowana. Brzuch aktywny. Noga chodzi przód, bok. Przód, bok. Pomóż sobie rękoma. Trzymaj pozycję brzuchem. Napnij lekko dno miednicy. Jeżeli jest trudno, przytrzymaj się jedną ręką ściany i pracuj tylko nogą. 4, 3, 2, 1. Zmieniamy nogę. Stajemy na prawej, lewa pracuje. I jeszcze 4, 3, 2. Ostatni. Znowu zmieniamy nogę. Stajemy na lewej i prawa chodzi przód, tył. Przód, tył. Znowu do tyłu. Tylko na tyle, żeby nie wygiąć się zbyt mocno w kręgosłupie. 4, 3, 2. Ostatni, zmień nogę, przód i tył, hop.
nogi, napij się wody. Będziemy przechodziły na matę. I teraz tak. Jeżeli odtwarzasz sobie ten trening później, jesteś właśnie w drugim trymestrze, czujesz się super i rozpiera cię energia, zatrzymaj i powtórz wszystkie ćwiczenia w pozycji stojącej od tych przysiadów. Czyli robisz drugą serię wszystkich ćwiczeń w pozycji stojącej i dołączasz do nas do ćwiczeń na macie, jak już zrobisz. A my na razie przechodzimy na matę. Ustawiamy sobie pozycję. Dobrze mi widać? Nie, ale tak. Dłonie pod barkami, kolana pod biodrami, stopy na szerokość kolan, brzuch aktywny. Głowa jest przedłużeniem kręgosłupa. Patrzymy na matę między dłonie i z wydechem koci grzbiet. Neutralne plecy, czyli nie robimy czegoś takiego, nie zapadamy się. Neutralne plecy. Przenieś ciężar ciała do przodu, barki przed dłonie, wydech. Okrągłe plecy. Wróć. Przenieś ciężar ciała do tyłu, biodra idą nadpięty. Okrągłe plecy. Wracamy, powtarzamy. Koci grzbiet, przygotowujemy się do przyjęcia znieczulenia. Neutralne plecy. Do przodu ciężar ciała. Podwiń miednicę pod siebie, pociągnij brodę do ktani. I do tyłu ciężar ciała i hop. Okrągłe plecy. Wracasz na środek i jeszcze raz. Mocno. Wydłużasz cały kręgosłup, wyginasz plecy w łuk jak kot, podciągasz miednicę pod siebie, ciągniesz brodę do ktani. Neutralne plecy, przód. I powtarzamy to samo, mocno zaakcentuj ruch brodą, rozciągnij szyję. Do tyłu biodra i hop, ciągniemy biodro, miednicę pod siebie, okrągłe plecy, wróć na środek. Wciskamy prawą dłoń, lewe kolano, tylko tyle, wciśnij, wyluzuj, wciśnij, puść, wciśnij i puść. Obserwuj swoje mięśnie brzucha, jak przy tym wciśnięciu się fajnie napinają. Teraz wciśnij, wyciągnij rękę i nogę równolegle do podłogi i wróć. Wciśnij, wyciągnij. I wróć. Wciśnij, wyciągnij. Wciśnij, wyciągnij. Wciśnij, wyciągnij. Wciśnij, wyciągnij. Ostatni raz wciśnij. Wyciągnij i wróć. A zadrzyj palce i teraz odepnij się z dłoni i stóp. Przyznam nos, przepraszam, już wracam. Jestem. Ok, czyli mamy zadarte palce, wypychamy się z dłoni i stóp, biodra idą w stronę sufitu, przechodzimy do psa z głową w dół. Ciągniesz biodra do sufitu, wypychasz się z dłoni, czyli dłoni odpychasz się od maty, starasz się zbliżyć pięty do podłogi i jak najbardziej wydłużyć kręgosłup. I z wdechem schodzimy w dół do klęku. Zostajesz chwilę w tej pozycji i z wydechem znowu do psa. Ustaw pozycję, wypchnij biodra do sufitu, odepchnij się od maty, wydłuż szyję i unosimy raz jedną, raz drugą piętę. Jakbyśmy szły w miejscu. Tutaj się zaciera wszystko. Jeszcze dziewczyny. 4, 3, 2, 1. Przyklej pięty z wdechem w dół. Odpoczywamy chwilę. Jeszcze raz przejdziemy do psa z głową w dół. Wdech z wydechem góra. I trzymaj. Na razie tylko
trzymamy, odepnij się mocno od maty, spójrz, jak wtedy ładnie biodra pójdą w górę, wyprostuj plecy i zobacz, może się uda postawić pięty na podłodze. Aktywny brzuch, nie puszczaj go luźno. Wdech w dół i od razu przechodzimy na bok. Połóż się na boku. Możesz podeprzeć głowę, możesz położyć ją płasko. Nogi masz spięte, kolano na kolanie, stopy razem. Stopy są na podłodze. A my otwieramy i z wdechem ściskamy kolana. Wydech. Przepraszam. Wdech. Wydech. Wdech otwórz, wydech ściśnij. Ściśnij. Jeszcze. Cztery. Ściśnij mocno. Trzy. Dwa. Ostatni. Wyprostuj nogę w górze. Przyciągnij kolano, wypnij pięty. Przyciągnij, wypnij. Jeszcze cztery i trzy i dwa. Ostatnie, wypchnij i znowu przyciągnij i trzymamy mocno kolano. Rozluźnij dno miednicy i chwilę zostajemy, otwieramy biodra. To może być jedna z pozycji porodowych. Wprawdzie nie jest to pozycja wertykalna, czyli pionowa, czyli taka, która jakby pomaga Wam urodzić, wykorzystując siłę grawitacji, ale wiem, że część dziewczyn, które na przykład już nie mają siły na pozycje wertykalne, decyduje się właśnie na taką pozycję, no jest dużo efektywniejsza niż taka klasyczna pozycja leżenia na plecach. Rozluźnij się. Odepchnij się, przejdź na przedramię, ustaw łokieć pod barkiem, kolana są razem, ręka idzie na biodro, unieś biodro do góry, dół i góra. Jeżeli jest ci za ciężko, po prostu trzymaj tą pozycję. Jeżeli to jest za proste, noga w górze prosta, to znaczy oparta, ale wyprostowana. Ostatni. Odpychamy się, od razu przechodzimy do siadu. Skrzyżuj stopy, wyciągnij pośladki, usiądź na guzach kulszowych. Jeszcze raz chwilę pooddychamy. Teraz torem brzusznym. Połóż ręce na brzuchu, weź wdech. Brzuch się pompuje, robi się większy, całe powietrze idzie do brzucha. Na wydechu zbliżasz delikatnie pępek do kręgosłupa. Wdech nosem, wydech ustami. Wdech nosem i wydech. Wdech i wydech. Jest to oddech, już to mówiłam, ale powtórzę. Na pierwszą fazę porodu, czyli fazę rozwierania się szyjki macicy, pomiędzy skurczami i na początku skurczu. Jeszcze dwa razy. Mamy drugą fazę skurczu. Kładziemy ręce na żebra, bierzemy wdech, rozpychamy żebra, wydech ustami, czyli to, co robiliśmy przed chwilą przy ścianie. Jeszcze dwa razy. I ostatni. I kładziemy się na drugi bok.
Dzisiaj nie ćwiczymy tego oddechu na trzecią fazę skurczu, bo jest bardzo płytki, więc nie chcę, żebyście się zapowietrzyły. Dziewczyny, stopy razem, kolana razem, nogi zgięte, stopy na ziemi. Wdech, góra, wydech, ściśnij. Ściśnij udo i kolana. Ostatnie 3, 2, ostatni, wyciągamy nogę w górze, przyciągnij kolano do klatki, wypchnij piętę, przyciągnij i wypchnij. I jeszcze kilka razy, mocno przyciągasz kolano aż prawie do barku i mocno wypychasz piętę, prostujesz nogę. Jeszcze 4 i 3 i 2. Ostatni. Przyciągnij nogę. Zostajemy chwilę w tej pozycji. I znowu z każdym wdechem postaraj się rozluźnić dno miednicy. Nogę i przekręć się na plecy. Ułóż sobie kolana, są zgięte, stopy są oparte, stopy na szerokość bioder, odcinek nadziejowy kręgosłupa nie przybiera do maty, dłonie wzdłuż ciała i powoli zaczynamy podnosić biodra do góry i w dół. Góra i jeszcze do góry i do dołu. Do góry i do dołu. I do góry. Zostajemy w górze, łączymy kolana, rozdzielamy. Łączymy, oddalamy od siebie. Trzymaj cały czas pozycję, zobacz, ciało jest w jednej linii, pośladki są mocno napięte. Zatrzymaj, znowu kolana na szerokość bioder, zejdź w dół. Jeszcze raz góra. I teraz odrywamy raz jedną piętę, raz drugą. Tak jakbyśmy sobie szły w miejscu. Cztery, trzy, dwa, jeden. Zostań, unieś biodra, napnij maksymalnie pośladki, a teraz dotknij ich i spróbuj je rozluźnić. Biodra ci opadną, ale staraj się, żeby nie odkładać ich na matę, ale chcę, żeby były luźne i w tej pozycji leciutko odwróconej napnij dno miednicy z wydechem, rozluźnij. Z wydechem napnij i podciągnij, z wdechem rozluźnij. I jeszcze kilka razy. Każdy wdech to rozluźnienie, każdy wydech napięcie. Rozluźnij, otłóż biodra na matę, unieś prawą nogę, prawą stopę unieś z podłogi, ale noga jest zgięta, odchylasz ją do boku i wracasz. Tylko tyle, żeby przeciwne lewe biodro i lewy pośladek nie oderwały się od maty. Delikatny ruch do boku. Jeszcze tylko 3. Dwa. Ostatni. Zatrzymaj, odłóż nogę. Lewa noga góra. Odchyl do boku, wróć. Odchyl i wróć. Ostatni. 4.
przechyl się na bok, pamiętasz, że z leżenia na plecach zawsze wstajemy przez bok, odepnij się dłonią, przejdź do pozycji dziecka, czyli ułóż stopy razem, kolana na tyle szeroko, żeby zmieścił Ci się brzuch, bo chcę, żebyś usiadła napięta, pochyliła się do przodu, wyciągnęła dłonie przed siebie i rozciągnęła się. Zbliż dłonie, połóż jedną na drugiej, tak żebyś mogła oprzeć głowę w tej pozycji. Jeszcze raz poćwiczymy dno miednicy. Zobaczysz, że prawdopodobnie będzie Ci ciężej napiąć mięśnie dna miednicy, bo mamy szerzej kolana niż stopy, natomiast łatwiej rozluźnić. A ponieważ wszystkie Was czekam w niedalekiej przyszłości poród, bardzo chcemy się nauczyć rozluźniać mięśnie dna miednicy. Więc bierzemy wdech, na wydechu lekko napnij, podciągnij do góry i na wdechu pełne rozluźnienie. I powtórz kilka razy. Pracuj w rytmie swojego oddechu. Rozluźnij jeszcze raz, wyciągnij ręce przed siebie, palce wędrują jak najdalej. Chwilę się rozciągamy, wydłużasz kręgosłup, głowa jest na macie. Przenieś obydwie ręce w lewą stronę i pociągnij mocno prawą rękę, wyciągając cały prawy bok. Przez środek przenieś ręce na drugą stronę, na prawo i teraz wyciągnij lewą. Wróć na środek i jeszcze raz wyciągnij ręce, wyciągnij się cała. Powoli odepnij się z dłoni, podnieś. I to wszystko na dzisiaj. Jeżeli macie ochotę, możecie się jeszcze troszeczkę porozciągać. I mam nadzieję, że dobrze Wam się ćwiczyło, że trochę się zmęczyłyście, a pod koniec trochę się zrelaksowałyście. I pamiętajcie o tej pozycji, gdzie kolana są szerzej niż stopy, zwłaszcza pod koniec ciąży. To jest, można też robić wyższą kompozycję, tak? Nie musicie siedzieć. Biodra mogą być w górze. To jest bardzo fajna pozycja, żeby rozluźnić mięśnie dna miednicy i przygotować je do porodu. Do zobaczenia dziewczyny w przyszłym tygodniu.